Dokładnie rok temu powiat legionowski oddał do użytku przebudowaną i wyremontowaną część przychodni na Górce, przychodni, której właścicielem jest powiat legionowski, przychodni przy Sowińskiego. W chwili obecnej oddaliśmy symbolicznie do użytku zakupiony sprzęt z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i mam nadzieję, że on wzmocni część tą diagnostyczną dla naszych pacjentów z powiatu legionowskiego. Dzisiaj w Legionowie wielki dzień, bo powiat legionowski i myślę, że wszyscy, którzy dobrze życzą, w tym także ja, świętujemy. Świętujemy takie podsumowanie tego, co się stało w takiej znanej przychodni na Górce, którą wszyscy tutaj rozpoznają. Przychodni, do której trafiło blisko 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No i no jest to ogromny skok, kolejny skok tej przychodni, która jest świetnie zarządzana, ale potrzebuje pieniędzy od czasu do czasu i ten zastrzyk jest bardzo ważny. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to w ogóle ważna sprawa. Przypomnę, że na Mazowszu to są naprawdę kolosalne pieniądze. Już w pierwszym rozdaniu było to 660 milionów złotych. Pierwszy nabór kolejne 500 milionów złotych. Kolejny 230 milionów złotych. 20 milionów na gminy popegeerowskie. W sumie rozdaliśmy, można powiedzieć, 1 400 000 000 złotych w ciągu pół roku. To są ogromne pieniądze, które zmieniają Mazowsze. No a samorządowcy w powiecie legionowskim podjęli decyzję, że te środki, właśnie 2 miliony złotych, trafią na wzmocnienie służby zdrowia. To bardzo dobra decyzja. No i dzięki tym środkom w przychodni już funkcjonuje nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski, nowoczesny mamograf, nowoczesny densytometr, przyrząd do mierzenia gęstości kości, bardzo nowoczesny unit stomatologiczny, no i system informatyczny, który to wszystko spina, bo to są wszystko urządzenia elektroniczne o bardzo zaawansowanej technologii. To są same dobre wiadomości dla ludzi, którzy od czasu do czasu potrzebują tego. Niektóre z tych sprzętów, jak na przykład mamograf, pozwolą rozwijać profilaktykę czy wczesne wykrywanie raka piersi, który ciągle jest rzeczą, o której trzeba przypominać. No, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę jest to wielki krok naprzód i dowód na to, jak doskonale może współpracować jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku powiat legionowski, z rządem reprezentowanym przez wojewodę. To naprawdę jest powód do świętowania. Dzisiejszy dzień jest rzeczywiście ważnym dniem w historii powiatu legionowskiego, albowiem w jakim sensie został zakończony dosyć długi proces związany z przebudową przychodni na Górce i z zakupem i wyposażeniem w odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Dodatkowo była to okazja, by spotkać się z wojewodą mazowieckim i uczestnikami tego dzisiejszego wydarzenia byli również włodarze gmin powiatu legionowskiego, a także dyrektor szpitala w Legionowie. Wszystko ku temu, aby nawiązywać relacje dla dobra naszych pacjentów.